Willkommen! Witam w pierwszej części Zagrajmy w grę Felix Dychar. Felix, nawet jeśli nie chcesz mi oddać torby, i tak ją zdobędę od ciebie. Także na NES-a, którego w Polsce był popularny klon, z jedną z ulubionych platformówek mojego dzieciństwa. Sterowanie jest proste. Jeden przycisk to skok, drugi to atak. I także to, co jest w tej grze charakterystyczne, to właśnie to, co ten atak robi. Na początku to po prostu bijemy z takiej pięści sztucznej, ale po zdobyciu serduszka, pup! Zmiana broni. Teraz mamy gwiazdki, które atakują we wszystkich kierunkach. I to jeszcze nie jest nasza ostateczna forma. Żeby pojawiło się serduszko, należy zebrać liczbę tych główek Feliksa podzielonych przez 10. Będę to nazwał znajdźkami, bo nie mam jakiegoś innego pomysłu na nazwę. A jaka jest nasza następna broń? Samochód. Możemy trąbić na przeciwników, żeby ich atakować. Co prawda ma to dosyć krótki zasięg, ale i tak większy od pionka oraz gwiazdek. Jednak niestety w przeciwieństwie do gwiazdek atakuje tylko w jedną stronę. A potem mamy czołg. Czołg to potężna bestia. Potrafi strzelać się naprawdę daleko. Możemy strzelić dosyć blisko, jeśli tylko tapniemy przycisk ataku, albo dalej, jeśli wytrzymamy dłużej. Również ataki z czołgu zadają dwukrotnie większe obrażenia od innych ataków. To jest na przykład te chodzące drzewo, co widzieliście. Czołg załatwił go jednym strzałem. Natomiast z pięści, z gwiazdki czy z samochodu trzeba byłoby dwa razy. Poszczególne bronie stanowią również dla nas tak jakby pasek życia. Jeśli oberwiemy teraz, kiedy mamy czołg, cofniemy się do samochodu. Oberwając w samochodzie, cofniemy się do gwiazdek, gwiazdek do pięści, a kiedy już mamy tylko pięść i oberwiemy, to giniemy. Również naszą formę może cofnąć brak serduszek, który oznacza w gruncie rzeczy limit czasu dla danej broni. Możemy nasz czas budować na kilka sposobów. Pierwszym, najbardziej podstawowym jest kolejna transformacja. Następnym jest zdobywanie butelek mleka, które się pojawiają, jeśli zdobędziemy tyle znajdzie, żeby ostatnia cyfra wynosiła 5. Ewentualnie możemy jeszcze zdobyć kolejne serduszko, które przy okazji da nam wycie, jeśli jesteśmy w ostatecznej formie. Przy czym jak mamy ostatnią formę, to serduszka się nie pojawiają co 10 znajdzie, tylko co 20. Jeszcze życia możemy znaleźć ukryte w poziomach, a także za każde 100 znajdzie. Te kwadraty z wykrzyknikami znikają, kiedy na nie najedziemy. Możemy przez nie raz praktycznie przejechać bez zatrzymywania się za nigdy. Bezbędne przepaści to klasa w gatunku. Padamy, tracimy życie, nie ma litości. Po utracie życia mamy tylko piątkę. Również w prawym dolnym rogu ekranu znajduje się licznik czasu. Ta gra jest na czas, nie zdążymy, tracimy życie. Nadmiarowy czas zamienia się na punkty. Co jest za nim dosyć upierdliwe, gdy trzeba czekać aż te co zrobi, zanim przejdziemy do następnego poziomu. A, i jeszcze za serduszka dostaję punkt. Każda kraina jest podzielona na do 3 stref. Do 3, bo czasami są dwie. W jednym przypadku jest właściwie tylko jedna strefa. W prawie każdym poziomie znajduje się torba, po wejściu której możemy zdobyć dodatkowe znajdźki. Widzieliście już dwie takie, zaraz będzie trzecia. Czasami również w samej torbie znajdują się dwa wyjścia, przy czym to drugie oferuje nam możliwość podjęcia skrótu. Czasem znalezienie tej torby jest trudne, ale tutaj wystarczy wyskoczyć z trampoliny, nacisnąć w dół, żeby wejść do torby i możemy sobie zebrać te znajdźki. Taka mała ciekawostka. Jeśli przytrzymacie skok w momencie, kiedy jesteście wyrzucani z torby, to wtedy torba wystrzeli was wysoko. Nie ma to żadnego praktycznego zastosowania, poza tym właściwie dla zabawy. Jeśli byśmy spróbowali wejść do tej samej torby jeszcze raz, to po prostu nie możemy. Wejdziemy do torby i nas wyłoci z powrotem. Te schody tutaj są trochę oszukane, działają trochę jak te wykrzykniki wcześniej. Jak na nich staniemy, znikają i właściwie wyrównują teren. To co teraz robię, to strzelam w tajne miejsce w powietrzu, które po zaatakowaniu wystarczającą liczbę razy wywróci kulkę z napisem F. Kulka ta da nam wycie. Co do żyć, to moim zdaniem ta gra jest dosyć dobrze zbalansowana pod tym względem. Wiadomo, jakie trudne potrafią być niektóre gry z tamtych czasów, zwłaszcza, że nie ma zapisu, ale w tej grze nie jest tak źle. Poziom trudności nie jest jakiś szczególnie wygórowany. Może między innymi dlatego ta gra mi się tak podobała, ale z drugiej strony oferuje również wyzwanie. W większości przeciwników nie możemy wylądować, bo po prostu oberwiemy. Jednak w przypadku tego ptaka, co zestrzeliłem, możemy na nim sobie stanąć w ruchu. Nasz pierwszy boss podskakuje i strzela kulkami zawsze mniej więcej tak samo.
Łatwy jest przewidzieć trajektorię ruchu, więc możemy dość łatwo go ominąć. Ale to jest pierwszy boss. Nawet to napawanie praktycznie na ślepo się sprawdzi, jeśli mamy czołg. Ta eksplozja to była długa. Nie mam pojęcia, co zawierał ten koń, co na nim siedział. W tej grze jest więcej niż jeden styl gry, a to jaki jest, zależy od poziomu. Na tym poziomie możemy latać. Naciskając przycisk skoku unosimy się do góry. System transformacji działa podobnie, z tą różnicą, że klik wykorzystuje inne rzeczy jako broń. A ląd oraz latanie to nie jest jedyny styl, który występuje. Są jeszcze inne. Ale nie będę wam za bardzo spoilerował, bo to dopiero później wspomnę. Różne krainy mają różny styl. Pierwszy to był taki typowy, zielony, trawiasty teren. Typowy dla pierwszych poziomów, a drugim jest Egipt z piramidami. W pierwszej strefie jesteśmy na zewnątrz, ale drugim już w środku. Drugą formą Felixa w tych poziomach jest balon. Felix wtedy atakuje, wyrzucając z tego balonu placki, które zachowują trajektorię podobną do pocisków z czołgu. Poza tym jest jeszcze jedna transformacja, którą użycie w przyszłych poziomach. Gdy wrócimy do stylu gry, który był wcześniej, gra oddaje nam transformację, którą mieliśmy wcześniej. Mieliśmy czołg, mamy czołg. Mieliśmy samochód, mamy samochód i tak dalej. Tak samo jeśli udałoby mi się zachować balon, to wtedy, kiedy byłby kolejny latający poziom, zaczynałbym z balonem. Moim zdaniem najgorętszymi przeciwnikami na tym poziomie są te niepotrzebne. Czasem ciężko je zauważyć, bo ukrywają się w cieniu oraz są pod takim kotem, to dosyć ciężko jest je czasami zaatakować. Czołg idzie, gdy skanie idzie, ale samochód oraz piątka się męczy. Właśnie pominąłem kawałek poziomu, dlatego że mi na to torba pozwoliła. Nie jest to jakieś przeskakiwanie poziomów, tylko alternatywna ścieżka, więc uznałem, że mogę z tego korzystać, kiedy gra na to pozwala. Lepsze mordy na ścianach pozwalają na skoczenie na siebie oraz strzelają z pyska mniejszymi psami. Co chwilę to mi wydaje niesmaczne. Ginie po pierwsze strzale z czołgu albo drugiego z czegokolwiek innego. Nie mam pojęcia, jak miałem uniknąć tego niedopewa, skoro tam z domu nie było go widać. No ale mniej już akurat udało mi się zdobyć serduszko, więc straciłem. Chociaż miałbym wycie. Wyskakiwanie z platformy wymaga naciśnięcia skoku, ale nie wymaga to jakiegoś super precyzyjnego naciśnięcia, tak jak w Mario było, tylko po prostu tak lekko. Da się to wziąć bez problemu na wyczucie. Te ekrany przejścia z jednego poziomu do drugiego to da się co prawda pominąć, naciskając jakiś przycisk, jednakże postanowiłem to zachować, bo estetycznie wygląda, kiedy się rozpatrzy. To jest coś, co nie ma żadnego praktycznego zastosowania, ale dawało mi trochę zabawy, kiedy to grałem. Mianowicie, przeciwnikami można żonglować. Jeśli ich załatwimy, a następnie trafimy już lecącego w dół nieruchomego przeciwnika, to wtedy możemy go zaatakować jeszcze raz, wbije się do góry i możemy tak ile chcemy, ile dam radę. Jeśli chodzi o ukryte życia, to możemy je rozpoznać po tym, że jeśli trafimy w powietrze, to wtedy na pocisk się zatrzyma i usłyszę taki pocisk takiego chrupnięcia. Tutaj znajduje się jedno z ukrytych żyć, o których wiem. Jednak próbowałem sobie przypomnieć jakieś ukryte życie w torbie i żadnego nie znalazłem, więc nie musicie strzelać we wszystkie rogi, kiedy jesteście w torbie. Mamy czołg, piesek jest za wysoko, przytrzymujemy strzał i wtedy strzelamy wyżej. Kiedy jesteśmy blisko torby bossem, muzyka zaczyna się ściszać, słuchamy właściwie same basy. I potem możemy poznać, że ta torba nie prowadzi do sekretu, tylko jest obowiązkową torbą prowadzącą do bossa. No nie, przegapię serduszko. Ten boss podskakuje i co jakiś czas strzela. W zależności od tego, jak w niego strzelamy, dostaje odbić z tyłu, co czasem może wylądować na przykład na górnej platformie. Cały czas stara się wyskoczyć do nas. Jeśli mamy czołg, to ten boss jest dosyć prosty. Jednakże samochodem, gwiazdkami czy piąchą może sprawiać naprawdę duże problemy. Jest to już koniec drugiej krainy, więc wraz z tym zakończę tę część. Do zobaczenia w następnej części!